Oceniano m.in. dochody i wydatki na mieszkańca, pozyskane pieniądze unijne, nakłady na gospodarkę finansową, wydatki na promocję oraz liczbę nowych firm. W tym roku gmina Świdnica uplasowała się na 45. miejscu i jest jedyną gminą w powiecie świdnickim, która niezmiennie od ponad 3 lat znajduje się w ścisłej 50 najlepszych samorządów w kraju według Rzeczpospolitej. Mam dobry zespół i z tym zespołem można pracować. To jest wynik pracy całego zespołu, rady, zrozumienia rady również. Staramy się, oczywiście tam są oceniane różne rzeczy, nasze dochody, dochody własne, są również wydatki na inwestycje, pozyskiwanie funduszy. Staramy się to robić. Oczywiście zbliżają się 2 chude lata, więc nie wiem, jak będzie w następnych rankingach, ale poziom utrzymujemy. Cieszę się z tego. Po raz pierwszy natomiast gmina Świdnica pojawiła się w rankingu w kategorii innowacyjnej gminy, zajmując 22 miejsce. Do tej pory powiem tak, że nie łapaliśmy się, ponieważ nie mieliśmy certyfikatu ISO. I w momencie, kiedy uzyskaliśmy certyfikat, zostaliśmy sklasyfikowani w tej kategorii. Jesteśmy na 22 miejscu, cieszymy się, bo to jest w sumie coś nowego. W każdym razie gdzieś tam się w tych rankingach Rzeczpospolitej pokazujemy, to jest nasza praca, cieszę się bardzo. Spośród 100 tytułowanych samorządów w kategorii gmin wiejskich znalazły się tylko 3 gminy z województwa dolnośląskiego, w tym właśnie gmina Świdnica.